Krystyna Pawłowicz w niewybrednych słowach ocenia nową partię Roberta Biedronia, powołaną oficjalnie na dzisiejszej konwencji założycielskiej. Nie obyło się bez nawiązania do lewackiego terroru i podobnych, szokujących epitetów. Kontrowersyjna posłanka dała upust swoim emocjom. Do kontrowersyjnych komentarzy, jakie serwuje z tygodnia na tydzień Krystyna Pawłowicz, zdążyliśmy się przyzwyczaić. Mimo planowanej w grudniu przerwy od polityki na Twitterze, posłanka raz za razem raczy publikę ciętymi komentarzami w tym serwisie społecznościowym. Krystyna Pawłowicz nie zwalnia tempa. Zapowiada lewacki terror nowej partii Biedronia. Dziś komentarz Pawłowicz sięgnął nowej formacji politycznej. Partia Roberta Biedronia, czyli Wiosna, została oficjalnie powołana na konwencji założycielskiej, która odbyła się na hali Torwar w stolicy. Lider formacji podczas spotkania mówił o świeżej krwi w polskiej polityce, omówił też program wyborczy partii Wiosna. Całość spotkała się z ciepłym i optymistycznym odzewem przybyłych na konwencję. Zupełnie odmienny obraz nowej partii ma posłanka Pawłowicz. Odniosła się do tematu w osobliwym wpisie na Twitterze. Wiosenny R. Biedroni na swym zjeździe jak F. Castro. Mówi długo i z głowy. Tęczowo, ckliwie i nienawistnie, napisała na swoim Twitterze Krystyna Pawłowicz. W dalszej części wpisu wieszczy wywrócenie kraju do góry nogami i podkreśla także swoje obawy w związku z założeniem partii. Będzie lewacki terror. Po swym zwycięstwie wywróci Polskę do góry nogami. Mamy się bać, pisze dalej Pawłowicz. Oceniła, że Biedroń widzi dziś w Polsce mroźną zimę, którą chce zmienić na świeżą wiosnę. Wielu internautów nie może pojąć agresywnego komentarza Pawłowicz. Jeżeli dla pani Wiosna jest groźbą, w takim razie lato to już kryminał. Jak zawsze sieje pani tylko hejt, napisał jeden z użytkowników Twittera. Czy pani oglądała ten sam zjazd R. Biedronia co ja? Bo ja słów nienawiści nie usłyszałam. Za to całkiem sporo OTS dla łamiących konstytucję. Czyżby tego pani tak bardzo się boi? Pyta posłankę jedna z internautek. Nie brakuje w dyskusji zwolenników kursu obranego przez partię rządzącą. To pasuje przeciwnikom PiS, wzmacnia nie PiS tylko rozbitą opozycję. Nie wyszło z Palikotem, nie wyszło z Petru, to inwestują w Biedronia, komentuje inny z internautów. Nie wiadomo, czy po fali negatywnych komentarzy Krystyna Pawłowicz powstrzyma się od publikacji podobnych wpisów.